Witam wszystkich, Robert z tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody i palimy dziada. No cóż, przywitałem was tak troszeczkę żartobliwie, aczkolwiek jestem stałym, że tak powiem, widzem kanału Odyn, naszego tu poszukiwacza z nad Tamizy również, który w tej chwili przebywa nad nieco innym morzem, nie, że tak powiem, morzem północnym, tylko nad Morzem Śródziemnym, także by mnie kiedyś tam oglądał, to pozdrawiam. Dzisiaj ja natomiast pokażę wam film, który nagrałem wczoraj późno w nocy, wracając do domu, ponieważ dwa dni temu byłem sobie w sklepiku takim second handzie, w którym można bardzo ciekawe rzeczy kupić za mniej nawet jak funta. I zakupiłem sobie coś takiego. No i o tym za chwileczkę wam powiem. A dlaczego to przywitanie, że tak powiem, odnośnie Odyna i innych poszukiwaczy, tak a propos, znanych również w Polsce, nie tylko z YouTube'a, ale na przykład Golden Manie, który jest również szperaczem i poszukiwaczem, ale nie tylko, tak powiem, tych embankmentów tamizowskich, czyli tych nabrzeży, ale również, można powiedzieć, pól Anglii, nie tylko Anglii. Możecie sobie zobaczyć, co tam Maniek wyprawia na swoim kanale, który prowadzi Golden Maniek. No i ostatnio Golden Maniek pojawił się nie gdzie indziej, jak w telewizji polskiej, bodajże śniadaniowej, gdzie pokazywał swoje właśnie znajdki, jak to on to fajnie określa, ale nie tylko on. No cóż, szukajcie, a znajdziecie. Szukajcie, a znajdziecie. Ja też mam swoje znajdki, również takie monetarne. Zbieram je już prawie od dwóch dekad. Dzisiaj wam ich nie pokażę, bo grubo się zastanawiam, czy pokazywać rzeczy, które mają, powiedzmy, 100 lat i należały do kogoś, kto pracował 100 lat temu w służbie zdrowia brytyjskiej służbie zdrowia. Ta znajdka, którą mam, pochodzi z 1928 roku, dokładnie 7 lipca. No i w tej znajdce znajdują się moje skarby. Ale o skarbach Deltara to opowiem troszeczkę później. Natomiast teraz chcę wrócić jakby do wątku właśnie tego, dlaczego przywitałem się w ten sposób. Otóż wszyscy ci poszukiwacze, którzy używają detektorów metalu, są niejako związani z postacią, którą za chwilę wam przedstawię, która no nie żyje już, można powiedzieć, też sporo więcej jak 100 lat, sporo więcej. I dzięki jego odkryciom właśnie takie detektory w przyszłości powstały i dzisiaj większość tych poszukiwaczy skarbów, znajdek, wykorzystuje tą wiedzę, którą on odkrył i pozostawił światu. I między innymi dlatego jest tutaj
pozostawiony ku potomnym przy samej Tamizie. Pewnie większość z tych poszukiwaczy być może nie zdaje sobie z tego sprawy, więc może ten film im troszeczkę uzmysłowi to, że dzięki niemu i innym mamy w tej chwili narzędzia, które możemy wykorzystywać do różnych ciekawych rzeczy. A dlaczego ta książka i dlaczego poszukiwacze, poza tym, że jest to, można powiedzieć, trylogia tak książkowa, ale przede wszystkim trylogia filmowa. I zaczęło się od kodu Leonardo da Vinci, stąd dzisiaj to moja fryzura, długie włosy, fale długie, potem ludzie noszą krótkie włosy, a niektórzy noszą ultra krótkie włosy, jak większość naszych poszukiwaczy. I to wszystko związane jest właśnie, słuchajcie, z fizyką jako taką, czyli z falami, z falą, bo wszystko, co nas otacza, jest falą, moi drodzy radiosłuchacze, telewidzowie i przeciwnicy i zwolennicy, i wszystko jest plusem i minusem, tak? Jak na szachownicy mamy czarno-białe i biało-czarne, to o tym za chwilę. Słuchajcie, króciutki film. Chcę wam pokazać, gdzie jest to miejsce, które upamiętnia największego foliarza, że tak się wyrażę. Największy foliarz, najbardziej znany foliarz na świecie to ten oto gentleman, który stoi do dnia dzisiejszego przy samej Tamizie. Okej. Okay. Słuchajcie, jesteśmy przy Tamizie. W oddali majaczy nam Big Ben. Jakoś kiepska, ale oświetlenie bardzo kiepskie. Natomiast tu mamy największy zegar zewnętrzny, taki Wielkiej Brytanii, a nie Big Ben, jak wszyscy myślą, że Big Ben jest największym zegarem. A my idziemy, słuchajcie, kawałeczek dalej. Tu za to zielone światło, tutaj za, że tak powiem, drzewka. I tam pokażę wam coś za sekundkę. Tak, to jest to miejsce, które chciałem wam pokazać. Jesteśmy przy hotelu Savoy, a tu pomnik największego foliarza na świecie, Michael Faraday. A jeszcze z takich ciekawostek, hotel Savoy słynie z tego, że to jest jedyne miejsce wjazd do hotelu, gdzie ruch odbywa się nie lewą stroną jezdni, tylko prawą stroną, jak tutaj na załączonym obrazku. I to trwa już od ponad 100 lat. Tak. No i dobrego, proszę Państwa. Trzecia część trylogii została wydana książkowo w 2013 roku. W 2016 pojawił się film o takim samym tytule. Ten film obejrzałem sobie tuż po zakupieniu tej książki. No cóż, można powiedzieć tak, kochajmy teorie spiskowe albo science fiction, tak szybko stają się prawdą. Choć nie we wszystkich punktach, jak w tym filmie. Natomiast polecę wam odświeżyć sobie pamięć, albo jak nie widzieliście, to polecę wam zobaczyć ten film. Również przeczytać książkę. Chyba jest w języku polskim również. I wnioski powinniście sami wysnuć. Natomiast w tym filmie pojawia się właśnie nie kto inny jak
Michael Faraday ze swoim odkryciem, ze swoimi doświadczeniami, które później przełożyły się na rzeczy, które być może macie w domu i nawet nie wiecie, że to dzięki jego, że tak powiem, doświadczeniom macie na przykład właśnie latarki, które nie potrzebują mieć w sobie żadnego źródła zasilania. Tylko trzeba, że tak powiem, mechanicznie je wzbudzić i mamy światło. No i właśnie w tym filmie pojawia się pointer Faradaya, czyli wskaźnik Faradaya, jak to jest przetłumaczone na język polski. No tak można powiedzieć, a raczej powinno się powiedzieć o tym, że to był rodzaj projektora, tak, w tym filmie przedstawiony i sceny z Dantego. Nie chcę psuć, że tak powiem, nie chcę psuć wam, tym, którzy nie widzieli filmu albo nie czytali książki, nie chcę wam psuć, że tak powiem, fabuły, ale no tam pojawiają się odwieczne, że tak powiem, stwierdzenia: szukajcie, a znajdziecie, tak? Szukajcie, a znajdziecie. Ja szukam, słuchajcie, całe życie szukam tej odpowiedzi na pytanie, co jest tam po tej drugiej stronie. Może nie całe życie, natomiast większą część już tego świadomego życia, o tak powiem. Choć powiem wam, że będąc w szkole podstawowej, to była klasa, właśnie okres dojrzewania, piąta, szósta klasa, i któregoś dnia w szkole, chyba pamiętam, że poszło coś mi nie tak z jakimiś stopniami, z czymś tam, no i wyszedłem na przerwę, pamiętam, i zacząłem się zastanawiać, co ja tutaj robię. No właśnie, to pytanie pozostaje, można powiedzieć, bez odpowiedzi. Tak naprawdę nie wiemy, co my tu robimy. Jesteśmy przypisani do systemu, w którym żyjemy, albo systemów, albo odmian systemów, i ale no cóż, musimy szukać. Czytaj znaki. Pamiętajcie, to jest drugie, najbardziej, że tak powiem, interesujące stwierdzenie. Szukajcie, a znajdziecie, i czytaj znaki. Kilka lat temu zrobiłem film i pokazałem wam pewien narożnik pewnego dużego sklepu, jednego z pierwszych sklepów, które powstały tutaj w Londynie, przy głównej ulicy, dawnej ulicy, przez którą prowadzono skazańców, gdzie w pobliżu tego sklepu była specjalna szubienica, która do dnia dzisiejszego jest tam takie wmurowane w miejsce, w którym ta szubienica stała. Pamiątkowa, można powiedzieć, tablica. Ta szubienica była trójkątna, tak a propos, i wieszało się tam hurtowo. W przeważnie chrześcijan, a prowadzono ich z nie skąd inąd, tylko z londyńskiego City, z kurtu, a wcześniej z więzienia, które było przy London Bridge. Oczywiście to zmieniało się po latach, różnie to wyglądało. W każdym razie powiem wam, że z takich ciekawostek jeszcze do dnia dzisiejszego obok tej szubienicy, dosłownie, ja wiem, może ze 100 metrów, znajduje się klasztor,
którym do dnia dzisiejszego odbywają się modlitwy za duszę tych osób powieszonych. I to ponoć trwa, że tak powiem, całą dobę tam. Po prostu na zmiany te siostry modlą się za te dusze. No widzicie, cóż za cenny towar ta dusza. Czyli my tu pod postacią tego ciała, którym jesteśmy. Ale dokończę ten motyw właśnie tej ulicy i tego budynku. I tam w tym budynku w narożniku pojawia się zawsze bardzo ciekawa wystawa, która jest dość często zmieniana i w której zauważyłem przed tym, co zaczęło dziać się już 3 lata temu tu w Wielkiej Brytanii, bo w grudniu w 2019 roku została zrobiona wystawa, która pokazywała gwiazdki, które szły po spirali do pewnego miejsca tam. Możecie sobie odszukać, chyba na Deltarze tutaj ten materiał też jest. Jeżeli nie, to postaram się może go tam za jakiś czas wrzucić. No i tak mi się to dziwnie kojarzyło. Co to takiego może być w tych odstępach, a to akurat okres świąteczny, czyli prezenty, gwiazdka, tak? No i te odstępy były jednakowe. No i później przekonaliśmy się, słuchajcie, że takie kropki pojawiały się w różnych instytucjach, w różnych miejscach i w różnych sklepach. Dobrze wiecie, o czym mówię. O tych odstępach w komunikacji miejskiej i tak dalej. Czytaj znaki. Dan Brown. Człowiek, który napisał tą trzecią część. Jest moim rocznikiem. 64. rocznik. I żeby było śmieszne, i też bardzo interesuje się tematem związanym z syntezatorami, bo sam jest nawet kompozytorem. No i jego pierwsza książka z tej trylogii to nie był kot Leonardo da Vinci, tylko Anioły i Demony. Ale wcześniej tak nazywała się, słuchajcie, jego płyta, którą wydał, Anioły i Demony. No i co ciekawe, na okładce tej płyty jest można powiedzieć taki art, który został zrobiony przez człowieka, który nazywa się dokładnie tak samo jak główny bohater tej oto powieści, tak? Science fiction oczywiście. Mr. Robert Langdon. Natomiast imię zostało zmienione, a taki człowiek jak Langdon istnieje. Jest to właśnie ktoś, kto zajmuje się sztuką wizualną, grafiką i tak dalej. Tak jak mówiłem, nie chcę wam popsuć tutaj tego całej fabuły, być może obejrzenia wszystkich odcinków, bo wszystkie są bardzo ciekawe, bardzo dobrze zrobione. Tu natomiast na stronie 145 jest taki bardzo ciekawy wykres. Który pokazuje populację ludzkości na świecie. I to jest od roku 7000 BC.
7000 BC, czyli before Christ, tak? Czyli 7000 lat przed Chrystusem. No, populacja była według tego wykresu no malutka. Miała gdzieś w granicach, żeby tu was teraz nie skłamać, bo nie ma takiej dokładnej podziałki, ale można powiedzieć gdzieś, powiedzmy, no 10 milionów ludzi, tak? A w roku Anno Domini 2023 mamy 8 miliardów. A tu jest podana końcowa, tak bym, podziałka. Rok 2050 i wzrost populacji idzie już grubo powyżej 9 miliardów. Tak. Polecę wam ten film, książkę również, bo zauważyłem nawet takie spory na YouTubie. Niektórzy określają na przykład film, a książkę jak między Beksińskim a Wajdą. Jak znacie te postacie, to pewnie zrozumiecie, o czym mówię. I to właśnie tak, kończąc właśnie ten temat, czarne-białe, tak? Czarne-białe, 0-1. Ostatnio mówiłem o tym czacie słynnym AI. To tak na koniec dwa zadania domowe dla was. Pierwsze to, jak myślicie, co się stanie, gdy musimy zrobić konfrontację taką, tak a propos. Co się stanie, gdy na przykład do rozmowy z czatem GPT podłączymy nie człowieka, a drugą konkurencyjną maszynę, albo zrobimy to w roju i będzie tych maszyn na przykład, powiedzmy, 10, 100, a może 8 miliardów. I wtedy będzie to dopiero bardzo ciekawa konfrontacja maszyn. I być może dopiero z tego urodzi się ta sztuczna, prawdziwa inteligencja, powiedzmy, tak? Tak jak my tutaj jesteśmy w tej zupie 8 miliardów ludzi na tej planecie. Oczywiście co chwilę ktoś umiera i co chwilę ktoś się rodzi, bo ta zupa cały czas bulgocze, słuchajcie, cały czas bulgocze. A bulgocze dzięki temu, że jest podgrzewana cały czas przez naszą gwiazdę. No i ile mamy tych gwiazd na tym naszym niebie, które widzimy? A ile jest tych gwiazd, które nie widzimy? No i no cóż, maszyny nas pokonają na pewno. No i to jest drugie zdanie domowe dla was. Który z arcymistrzów szachowych został pokonany przez maszynę, która była stworzona do gry w szachy? Karpow, Kasparow, może jeszcze ktoś inny? Napiszcie w komentarzach pod spodem. Do następnego razu. Cześć.